Dzień dobry, dzień dobry. Tu pan Perfekt. Co to jest, to wam powiem, ale później. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku lodówka do zabudowy, ale uwaga, 70. Do szafki 75. Co ona ma wyjątkowego? No jest szersza od standardowej, to podstawowa różnica pomiędzy każdą inną. Ma z trzech stron oświetlenie, ma wentylator, który wymusza krążenie powietrza, ma półkę na butelki, oczywiście kilka możliwości regulacji wysokości tych półek, elektroniczny wskaźnik, który pokazuje nam temperaturę zadaną w zamrażarce, jak i w chłodziarce, program eko, ekstra chłodzenie, ekstra mrożenie. To są takie programy, które lodówka ma wbudowane. Ale oprócz tego ma dwie ekstra strefy, czyli to jest strefa, która utrzymuje stałą temperaturę. Ona tu tak mocniej dochodzi, jest dociśnięta, czyli każde otwarcie drzwi i zamknięcie, wpuszczenie temperatury z zewnątrz powoduje, że produkty przetrzymywane w tej szufladzie nie dostają powietrza o innej temperaturze niż to, które jest wewnątrz lodówki. I duża strefa do przechowywania warzyw, owoców z regulacją wilgotności, czyli tutaj mamy możliwość regulowania wilgotności wewnątrz urządzenia, czy chcemy mieć mniej czy więcej tej wilgoci w środku szuflady. Urządzenie to posiada tak zwany ekometr, czyli wskaźnik, który optymalne ustawienie temperatury nam podkreśla i zaznacza, że ona pracuje w trybie najbardziej ekonomicznym. W momencie, kiedy zmieniamy temperaturę w zamrażarce, ustawimy na przykład minus 22 stopnie, to wskaźnik ekonomiczności tego urządzenia spadł już na najniższy poziom. Jak przeklikam z powrotem te minus 18, które mieliśmy wstępnie, proszę zobaczyć, cztery poziomy świecą, że najekonomiczniej pracuje. Obniżenie temperatury o 1 stopień w chłodziarce powoduje, że o połowę gorsze parametry pracy ma urządzenie. Czyli optymalna temperatura pracy urządzenia to 4 stopnie w chłodziarce i minus 18 w zamrażarce. Zielony wskaźnik ekometru i zielony szablon, który pokazywałem wam na samym początku. Jest to szablon ułatwiający montaż, bo zobaczcie, lodówka sama nam mówi: szybko mnie zamontujesz, ponad 50% mniej kroków montażowych. Dlaczego tak jest? Ponieważ panele drzwiowe w tej chłodziarko-zamrażarce wykonane są w technologii próżniowej. Z racji tego, że mamy próżnię w środku, nie możemy jej wiercić, żeby po prostu tego powietrza nie doprowadzić do środka. A wszyscy doskonale wiemy, że próżnia jest doskonałym izolatorem. Dlatego fabrycznie przykręcone mamy już te prowadniki w drzwiach urządzenia. I tutaj wsuwamy sobie drugą część prowadnika z szablonem. Mamy panel drzwiowy. Otwieramy go maksymalnie do końca. Tutaj przykręcamy wkręty i cały montaż lodówki jest gotowy. W momencie, kiedy ten plastik jest przykręcony, w łatwy sposób możemy zsunąć ten zielony element i tak naprawdę to już mamy zainstalowane, więc tylko zamykamy jednym kliknięciem ten element. No i lodówka jest zamontowana. Gdybym to teraz przykręcił, no to by było wszystko gotowe, ale z racji tego, że jest to urządzenie ekspozycyjne i pokazowe, nie chcemy tutaj robić otworów we froncie. Należy jeszcze pamiętać o tym, że zamrażarka tego urządzenia posiada system no frost, czyli system bezszronowej pracy. Moi drodzy, ta chłodziarka w porównaniu do standardowej chłodziarki do zabudowy, takiej na 177 wysokiej i szerokiej do szafki 60, ma aż 45% większą pojemność, bo aż 371 litrów. Jeżeli potrzebujesz większej lodówki niż standardowa, to myślę, że to doskonałe rozwiązanie dla ciebie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej lodówce. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale.